Cześć, przygotowałam dla Was nowy trening. Tym razem będzie to trening siłowy na dolne partie mięśniowe. Będzie tutaj również fajny akcent na mięśnie brzucha. Wykonamy wszystkie ćwiczenia w seriach, czyli od razu jedno ćwiczenie i wykonujemy kilka serii. Na sam koniec wykonamy sobie również HIIT. W ćwiczeniach użyjemy hantli, przygotuj również krzesło. Jeżeli masz gumy miniband, to możesz je również przygotować, bo się przydadzą. Wszystkie ćwiczenia zaprezentuje dla Was Kasia, którą już znacie z mojego wcześniejszego treningu. Ja oczywiście będę cały czas z Wami i będę tutaj starała się dawać Wam jak najlepsze wskazówki. Przygotuj się i zaczynamy. Nasz trening zaczynamy od rozgrzewki. Wykonamy sobie każde ćwiczenie rozgrzewkowe przez 30 sekund. Nasza rozgrzewka będzie trwała około 4,5 minuty. I zaczynamy. Skłony głową do boku, jedna ręka jest wyciągnięta wzdłuż ciała i zmiana. Kilka sekund przytrzymaj, oczywiście nie ciągniemy mocno głowy, delikatnie tylko dłoń jest oparta. Spokojny oddech, pamiętaj, żeby tutaj już sylwetka była wyprostowana, ściągnięte łopatki, nie usztywniaj kolan. Ok, i teraz step touch i krążenia barkami. Obszernie. Tak, żeby pięknie rozgrzać klatkę piersiową i nasze ramiona, nasze barki. I krążenia obie ręce obszernie. I teraz wyciągamy rękę do boku, trzymaj brzuch do siebie. Cały czas to samo ćwiczenie, tylko ręka idzie nad głową. I teraz heel back, czyli pięta idzie do tyłu i z wyskokiem delikatnym hop. Cały czas w delikatnym podskoku, tylko dodajemy pracę ramion od przodu do tyłu, ściągając łokcie. Staramy się, żeby te łokcie były wysoko. I schodzimy sobie do klęku podpartego i wykonujemy na zmianę taki okrągły grzbiet i wklęsły. I ostatnie ćwiczenie, jeszcze sekundka, ostatnie ćwiczenie to będzie unoszenie bioder, odrywamy kolana i jest taka pozycja psa z głową w dole i wracamy do klęku powolutku.
ostatnie kilka sekund, spokojnie wydech, kiedy podnosimy biodra do góry. Ok, cała rozgrzewka wykonana. Nasze pierwsze ćwiczenie to będzie naprzemiennie martwy ciąg na prostych i martwy ciąg na ugiętych nogach. Ćwiczenie wykonujemy przez 45 sekund, między seriami będzie 15 sekund przerwy. Zabieramy hantle i zaczynamy. Martwy ciąg na prostych nogach i martwy ciąg na ugiętych nogach. Te dwie wersje wcale się tak mocno nie różnią. Może oko kogoś, kto pierwszy raz ma styczność z tym ćwiczeniem, nawet by nie wyłapało różnicy, ale zwróć uwagę, że teraz Kasia ugina nogi bardziej, a teraz te nogi są prawie że proste. Oczywiście nie są w 100% wyprostowane, ale one są na pewno bardziej wyprostowane niż w tej wersji na ugiętych nogach. Także po prostu w jednym powtórzeniu te nogi są bardziej proste, w drugim są bardziej ugięte. Pamiętaj, żeby hantle szły mocno po nogach, plecy są prościutkie, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Ok, super. Mamy pierwszą część, możesz sobie odłożyć na sekundę hantle, bo jednak nadgarstki tutaj przez te 4 minuty całego ćwiczenia by po prostu pod koniec już były zmęczone, a nie o to nam chodzi, żebyś myślała o nadgarstkach. I zabieramy znowu hantle. Zaczynamy. I wydech. Wdech, schodzimy dół i wydech, ts. Wdech. Nos, wydech, ts. Ustami. Ok, odkładamy i zostały nam jeszcze do wykonania dwie serie. No może teraz poproszę Kasię, żeby pokazała nam kolejną serię przodem do kamery. Stopy na szerokość bioder, palce, całe stopy są równolegle, czyli palce nie uciekają nigdzie na zewnątrz. Przodem będziesz mniej widziała tutaj różnicę w ugięciu nóg, ale też w odbiciu w lustrze możesz to zauważyć. Też zwróć uwagę, że Kasia nie patrzy do kamery. Oczywiście można czasami zerknąć, spojrzeć, ale ćwiczenie staramy się wykonywać właśnie, kiedy głowa jest przedłużeniem naszych pleców. Łopatki są cały czas aktywne, czyli w momencie, kiedy schodzimy w dół, powiedzmy schylamy się, te łopatki nie ciągną do dołu, bo czasami tutaj niektórzy mogą próbować zejść niżej i przez to puszczać plecy, a my nie chcemy zejść bardzo nisko, to nie jest naszym celem. Ok, przerwa. Naszym celem jest po prostu tutaj fajnie pracować w stawie biodrowym. Także nie zwracaj uwagi, czy schodzisz zupełnie praktycznie do ziemi, czy trochę wyżej. To nie ma takiego dużego znaczenia. I zaczynamy. Wdech i wydech. Raz te nogi bardziej uginasz, raz zostawiasz bardziej wyprostowane. I ostatnie sekundy. Ok, super. Ćwiczenie pierwsze wykonane. Nasze drugie ćwiczenie to będzie taki krok, dwa kroki do boku z hantlami i można tutaj użyć gumy miniband. Kasia ma gumę umieszczoną nad kolanem. Zaczynamy nasze ćwiczenie, zabierz obciążenie. Obciążenie możesz ćwiczyć z jednym większym hantlem albo z dwoma hantlami i wykonujemy dwa kroki do boku odstawne. Raz, dwa
i tutaj mamy wspięcie na palce. I znowu odstaw nogę, raz, dwa i wspięcie na palce. Pamiętaj, żeby plecy były wyprostowane. Jeżeli trzymasz tutaj obciążenie przed klatką piersiową, to ono musi być na tyle odpowiednie dla Ciebie, żeby nie powodowało, że się zgarbisz, bo często bierzemy duże obciążenie, a tutaj już plecy na przykład nie wytrzymują i zaczynamy się garbić, a łopatki są cały czas aktywne, plecy są cały czas pięknie wyprostowane. I pamiętaj, żeby stopy stawiać mniej więcej równolegle do boku, a żeby kolana były w takiej rotacji zewnętrznej. Ok, super. Mamy 15 sekund odpoczynku i do wykonania jeszcze trzy serie. I zaczynamy. Odstawiamy do boku. Raz, dwa i na palce. Hop. Szeroko, szeroko i wąsko i na palce. Tutaj ten krok do boku nie musi być wykonywany w bardzo głębokim przysiadzie. Raczej chodzi nam o takie zgięcie w biodrach i przez to aktywację pośladka. Tutaj fajnie nas te hantle dociążają i już w takim mniejszym ćwierć przysiadzie już naprawdę będzie fajnie czuć pracę. Ok, druga seria zrobiona i łapiemy kilka oddechów, przejdziemy zaraz do kolejnej serii. Ok, startujemy. Super. I jeszcze jeden raz wykonamy to ćwiczenie. Ok, i startujemy. Mocno pośladki do tyłu. Ok, mamy ćwiczenie wykonane, przechodzimy dalej. Nasze trzecie ćwiczenie to będą zakroki, ale wykonamy sobie takie dalekie zakroki i będziemy wykonywać to ćwiczenie na prawą, lewą stronę naprzemiennie od razu w każdej serii, czyli raz idzie prawa noga, raz idzie lewa noga. Obciążenie trzymamy w przeciwnej ręce do tej nogi pracującej i daleko odstawiamy nogę do tyłu. Zwróć uwagę w tym ćwiczeniu, żeby pięta była pięknie dociśnięta do podłogi. Tutaj oczywiście zgięcie i w kolanie, i w stawie miodrowym będzie duże, bo chcemy zejść nisko, także musimy dodatkowo zwrócić uwagę właśnie, żeby ta pięta była mocno osadzona w podłodze. Ok, przerwa.
to ćwiczenie zleci nam naprawdę błyskawicznie, bo jeżeli mamy pracę prawa-lewa, to zawsze tych powtórzeń w serii będzie trochę mniej, więc szybko ten czas ucieka. Zaczynamy. Jedna i druga noga. OK, mamy wykonane i zostały nam jeszcze dwie serie. Startujemy. OK. I ostatnia przerwa i przed nami ostatnia seria do wykonania. Ten oddech jak najbardziej ma prawo być teraz przyspieszony, bo w takich ćwiczeniach wielostawowych i do tego jeszcze wykonywany w takim miarę równym tempie, jak najbardziej można tutaj poczuć, że serce przyspiesza i oddech przyspiesza. No i oczywiście, jeżeli chodzi o ilość tej wydatkowanej energii, czyli spalonych kalorii, no to taki trening pełny takich ćwiczeń wielostawowych tutaj na pewno będzie też super opcją przy redukcji tkanki tłuszczowej. OK, mamy to, końcówka była ciężka, ale jest. Super, przechodzimy do następnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie wykonamy sobie na macie i będzie to ćwiczenie, które świetnie wzmacnia core, ale będzie tu też również praca dla pośladka. I ustawiamy się w pozycji deski. Jeszcze nie wchodź, poczekaj na sygnał. Tak jest, odstawiamy nogi, powoli jedna, druga, jest deska. I teraz będziemy jeszcze unosić naprzemiennie jedną i drugą nogę do góry. Staramy się, żeby przy tym ruchu podnoszenia nogi biodra za mocno nie uciekły nam do góry, bo my chcemy nadal zachowywać pozycję deski. Trzymaj brzuch mocno. To na pewno nie jest łatwe ćwiczenie, bo samo utrzymanie deski przez 45 sekund będzie ciężkie, a co dopiero jeszcze z takim dodatkowym tutaj akcentem w postaci tego unoszenia nogi. Także lepiej wykonaj mniej powtórzeń, ale dokładnie, niż byle jak i tutaj byle dotrwać do 45 sekund. Dobra, mamy przerwę. Najlepiej wyjść z tej pozycji, żeby i łokcie, i przedramiona, i nadgarstki, żeby wszystko mogło odpocząć. Dobra, i ustawiamy się. Oczywiście, tak jak wspomniałam, zarówno Wy, jak i Kasia macie prawo w trakcie odpocząć. Najważniejsze, żeby ćwiczenie było porządnie wykonane. Wtedy ono rzeczywiście będzie przynosiło efekty w postaci dobrego wzmocnienia naszego core. Thank you.
Jeszcze 5 sekund do końca. Super. Odpoczywamy. I już schodzimy do pozycji. I lecimy. Jedna i druga noga. Pamiętaj, że nie chodzi o to, żeby podnieść tę nogę jak najwyżej. Chcemy dopiąć pośladek przy jednocześnie tutaj utrzymanym napięciu naszego core, czyli tego brzucha. Czyli przy podnoszeniu nogi nie chcemy, żeby nasz odcinek lędźwiowy wygiął się w łuk. Wytrzymaj jeszcze 15 sekund. Pięknie. I odpoczywamy. Dobrze. Ustaw się w pozycji. I lecimy już. Ostatnia seria. Tutaj trzeba się najbardziej postarać, bo jesteśmy zmęczone, więc no, musimy położyć dużo więcej siły i wytrzymanie pozycji, podnoszenie tej nogi, także postaraj się. Ostatnie sekundy do końca, wytrzymaj, oddychaj, 3, 2, 1, jest. No, to na pewno nie było łatwe. Super, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Nasze kolejne ćwiczenie to będzie przysiad bułgarski, czyli tak naprawdę ćwiczenie w zakroku. Dajemy sobie nogę do zakroku, tak żeby grzbiet stopy był oparty na podwyższeniu. I tutaj pewnie większość z Was użyje sobie krzesła, a też fajnie sobie, jeżeli macie, ćwiczycie w pokoju, gdzie jest kanapa, to fajnie sobie użyć kanapy, bo ona Wam na pewno się nie ruszy, nie odjedzie. Obciążenie możesz trzymać przy klatce piersiowej, możesz trzymać również w jednej ręce albo w dwóch rękach. I schodzimy nisko w dół, mocno uginamy nogę wykroczną. Tutaj oczywiście, tak samo jak w przysiadach, nie ma zasady, że kolano nie może wyjść przed palce. Tutaj zwróć uwagę, że tam w tej nodze wykrocznej pięknie pięta ukasi jest dociśnięta do podłogi, przez to to ćwiczenie jest super zdrowe dla kolana. Ok, fajnie. I chwilę odpoczniemy. W kolejnej serii wykonamy sobie to samo ćwiczenie na drugą nogę, czyli w tych naszych czterech seriach zrobimy dwa razy prawą i dwa razy lewą nogę. I zaczynamy. I z wydechem do góry. Wdech schodzisz w dół i wydech do góry. Ok, druga seria wykonana, odkładamy obciążenie i mamy do zrobienia jeszcze dwie serie, także połowa już za nami. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy lubicie przysiady bułgarskie. Zaczynamy. Raz i wydech do góry. Tutaj oczywiście staramy się nie wypychać z tej nogi zakrocznej, czyli pracujemy nogą, która jest z przodu. Ta noga, która jest z tyłu, ona ma być dosyć tak luźno zahaczona. Oczywiście nie jest totalnie bezwładna, ale
staramy się nie odpychać tą grzbietem stopy od naszego podwyższenia. Niech pracuje noga wykroczna. Ok, super. Odpoczywamy i mamy do wykonania jeszcze tylko jedną serię, ostatnią. I startujemy. Ostatnie sekundy, nie zatrzymuj się przed końcem. Dobra, mamy, super. Kolejne ćwiczenie, nasze piąte ćwiczenie wykonane. W kolejnym ćwiczeniu położymy się na boku, gumę miniband umieszczamy sobie nad kolanem, na udach. I tutaj również wykorzystamy sobie hantla i kładziemy go mniej więcej w okolicy, gdzie jest nasza guma ułożona. Staramy się, żeby ten hantel nie był za blisko bioder. I nasza praca to jest odwodzenie w stawie biodrowym, unosimy nogę. Zwróć uwagę, żeby tutaj nie pochylać się, nie bujać się do przodu i do tyłu. Pozycja ciała to nie jest taka idealna linia, tutaj pośladki są skierowane do tyłu, mamy takie zgięcie w stawie biodrowym, nie wyginamy się w odcinku lędźwiowym, ale pośladki są wypchnięte do tyłu. Można się podeprzeć, tak jak Kasia tutaj, na łokciu, można również położyć się na płasko, ale taka pozycja na łokciu powinna być dla większości osób komfortowa. Kolana są ugięte i zmieniamy stronę. Mamy 15 sekund przerwy na tą zmianę. Układamy się w pozycji i zaczynamy pracę. Wydech, kiedy podnosimy nogę do góry i wdech, kiedy opuszczamy nogę. Zwróć uwagę, żeby tutaj był taki ruch odwodzenia właśnie w stawie biodrowym. Staramy się unieść kolano, musisz poczuć, jak pracuje pośladek. Jeszcze 10 sekund pracy. Spokojny oddech, praca nie za szybko, tak żeby właśnie fajnie wyizolować tą pracę mięśnia, żeby fajnie poczuć. I zmieniamy stronę. I tutaj będą 4 serie, mamy 2 serie na jedną stronę, 2 serie na drugą stronę. I zaczynamy. Ruch nogi do góry niech będzie troszeczkę szybszy, taki bardziej dynamiczny, a opuszczanie nieco zwolnione. Czyli ta sama zasada, która obowiązuje przy praktycznie większości ćwiczeń. Czyli ta faza, gdzie mamy pracę mięśnia, jest troszeczkę szybsza i faza, gdzie ten mięsień puszcza napięcie, jest zwolniona. I ostatnia seria przed nami. Zaczynamy.
ostatnie sekundy pracy i będziemy kończyć nasze szóste ćwiczenie. Chwila odpoczynku i przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. Ostatnie ćwiczenie, które tutaj siłowe, które mamy do wykonania, to jest ćwiczenie na brzuch. Wykonamy sobie je z jednym hantlem, kładziemy się na plecach, unosimy hantla nad barki, nogi są uniesione i wykonujemy takie odsunięcie nóg i ramion od siebie. Staramy się, żeby cały czas kor był bardzo aktywny, nie odrywamy odcinka lędźwiowego od maty. Nawet jeżeli tutaj pojawi się jakaś przerwa, to pamiętaj, żeby cały czas brzuch był aktywny. Tutaj bardzo ładnie u Kasi widać, że kiedy zbliżają się nogi do ramion, ten brzuch się skraca i teraz możesz zobaczyć wersję ułatwioną, czyli opuszczasz nogi pojedynczo. To będzie fajniejsza wersja dla osób bardziej początkujących. Jeżeli jednak masz siłę, możesz oczywiście wykonać sobie to ćwiczenie, opuszczając obie nogi. Chwila przerwy. I już szykujemy się do naszej pozycji i mamy do wykonania jeszcze tą i jeszcze dwie serie, łącznie cztery serie. Opuszczając nogi i ramiona, bierzemy wdech. W momencie, kiedy podnosimy nogi, podnosimy ramiona do góry, robimy wydech. Pamiętaj, żeby angażować przy wydechu brzuch. Nie wciągamy brzucha, tylko napinamy brzuch. I przerwa. Ustawiamy się w pozycji i zaczynamy trzecią serię. Tutaj również elementem takiego utrudnienia może być niższe opuszczanie nóg. Jeżeli jesteś bardzo zaawansowana, te nogi mogą iść nawet do samej podłogi. Jeżeli jesteś mniej zaawansowana albo po prostu w taki sposób czujesz lepiej pracę i lepszą kontrolę, to możesz te nogi odsuwać nawet o 15, kąt powiedzmy 15 stopni. I odpoczywamy. Złap kilka oddechów. Staraj się rozluźnić, żeby mięśnie miały siłę na ostatnią serię, która zawsze jest najcięższa. I ustawiamy się w pozycji. Zaczynamy. Wydech. Wdech opuszczamy i wydech podnosimy nogi. Ostatnie 10 sekund pracy. Ok, super. Mamy to i przechodzimy do krótkiej przerwy, a po niej część HIIT, czyli taka część interwałowa. Ostatnie ćwiczenie w naszym treningu to będzie połączenie pajaców i zakroków i zrobimy sobie to w formie takiego HIIT-a, czyli treningu o wysokiej intensywności. Mamy tutaj 45 sekund pracy i 15 sekund odpoczynku, tak jak w poprzednich ćwiczeniach. Staramy się oczywiście wykonać ćwiczenie w szybkim tempie, ale takim, które pozwala na zachowanie nam poprawnej techniki.
staraj się równomiernie oddychać, tak żeby tutaj praca mięśni jak najfajniej przebiegała, żeby nie zabrakło Ci tego tlenu. I tutaj jeszcze chcę zwrócić uwagę na wykonanie tego ćwiczenia. Oczywiście tak samo jak w przysiadach, kolano może wychodzić przed palce stopy, ale zwróć uwagę, żeby pięta była dobrze dociśnięta do podłogi. Czyli w momencie, kiedy uginasz nogę, nie możesz przenosić ciężaru ciała na przednią część stopy, czyli na palce, chcemy, żeby cała stopa była obciążona. Wykonujemy drugi interwał. Staraj się złapać rytm, złapać swoje tempo, tak żeby się zmęczyć. I krótka przerwa, staraj się teraz uspokoić oddech. Mamy na to 15 sekund i zostały nam jeszcze dwie serie do wykonania. Zaczynamy. Trzy, dwa, jeden i odpoczywamy. Ostatni hit przed nami, ostatni interwał. I już ustawiamy się w pozycji. Zaczynamy. Ok, pięknie. Cały hit wykonany i od razu przejdziemy sobie do takiego krótkiego cool down, żeby trochę uspokoić to ciało. Wykonamy sobie też kilka ćwiczeń rozciągających. Stajemy teraz w rozkroku i wykonaj takie przemachy ramionami na dwie strony i spokojnie sobie oddychamy. Dobrze, i teraz schodzimy sobie do pozycji klęku podpartego i wykonujemy taki okrągły grzbiet i wklęsły. Staraj się zsynchronizować to z oddechem. Wdech, kiedy robimy okrągły grzbiet i wydech, kiedy tutaj pogłębiamy wygięcie naszego kręgosłupa. Teraz dajemy sobie prawą nogę do wykroku i pogłębiamy wykrok i wracamy do pozycji. Staraj się wykonać ten ruch do przodu z wydechem. Poczuj, jak rozciąga się przednia strona uda. Wdech i wydech pogłębiasz. I zmieniamy nogę.
I to samo wykonujemy: wydech opuść i wdech wróć. Dobrze, i teraz siadaj, usiądź sobie na piętach i wykonamy kilka wdechów z wyprostem ciała. Wdech, unosisz ramiona i wydech, opuszczasz biodra. Super. Mam nadzieję, że trening się podobał. Bardzo dziękuję Kasi, że wszystko dla Was zaprezentowała. Jeżeli trening się podobał, to koniecznie daj znać w komentarzu i do zobaczenia na kolejnych treningach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!